Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który obchodzimy w niedzielę 14 stycznia, zachęca nas także do spojrzenia na sporą rzeszę Polaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Bardzo serdecznie Was, kochani bracia i siostry, pozdrawiam, zapewniając o naszej łączności modlitewnej z Wami, o naszej pamięci, nie tylko od święta. W tym dniu jednak szczególnie modlimy się za Was, abyście mogli tam, gdzie jesteście, przeżywać swoje życie w łączności z Panem Bogiem i ze swoimi bliskimi, ciesząc się dobrymi warunkami życia. Mam nadzieję, że ten dzień dla nas wszystkich będzie dniem pogłębionej wrażliwości na potrzeby innych i wdzięczności wobec Boga i bliźnich za dobro, którego doświadczamy na co dzień.